Chwała bądź Bogu w wysokości, a ludziom pokój na niskości. Narodził się Zbawiciel, dusz ludzkich Odkupiciel. Na ziemi? Na ziemi. Na ziemi. Szanowni Państwo, drodzy goście, najwspanialsi klubowicze. W połowie, bo druga połowa klubu będzie za rok miała Wigilię, czyli po 1 stycznia. Inaczej nie poradzimy. Tak bardzo rozrośliśmy się w tym roku, że po prostu w jednej turze się nie mieścimy. Krakowski Klub Gazety Polskiej imienia Janusza Kurtyki, którego totem, baner wisi tam na ścianie, kończy kolejny rok swojej działalności i z tego powodu, proszę Państwa, że rozpoczyna następny, referatu programowego dzisiaj nie będzie. Dzisiaj świętujemy. Chcieliśmy się z Państwem spotkać. Jesteśmy bardzo wdzięczni za Państwa przybycie, naszych gości, naszych klubowiczów. Chcieliśmy się podzielić tą radością zakończonej pracy, tą radością, która nas czeka, ponieważ jeszcze tyle pracy przed nami, ale myślimy, że już blisko, przecież nasza sprawa lepsza i zwycięstwo pewne. Proszę Państwa, to, że Państwo są tutaj z nami dzisiaj, świadczy o tym, że w jakiś sposób właśnie tą obecnością Państwo doceniacie naszą pracę, czegoś, co jest autentycznie społeczne i co jakby stoi samo za sobą. Na razie przynajmniej dajemy radę. I bardzo proszę, żeby część taką oficjalną, modlitewną poprowadził ksiądz Tadeusz, któremu już w tym momencie przekazuję mikrofon. Chrystus przyszedł na świat. Nie przyszedł ani jako król, ani jako władca, ani jako prezydent, ani premier. Przyszedł jako zwykły człowiek, niemowlę, co więcej urodzone w szopie. I dlatego też te święta są nam tak bardzo bliskie, bo one mówią o miłości Pana Boga do nas, o naszej miłości do Pana Boga, do innych ludzi, szczególnie do ludzi biednych, potrzebujących pomocy, tym, którym tutaj źle jest na ziemi. Do wszystkich nas tutaj zgromadzonych przyszedł Pan Jezus. I dlatego rozpoczynając tą wieczerzę wigilijną, trochę uprzedzając datę 24 grudnia, chcemy wspólnie się pomodlić w naszej intencji, czyli w intencji nas tutaj zgromadzonych, którzy tworzymy Klub Gazety Polskiej, w intencji tego wielkiego środowiska, wszystkich klubów, czytelników, redaktorów, współpracowników, także naszych przyjaciół z różnych stowarzyszeń społecznych, partii politycznych, tych, którzy myślą podobnie tak jak my, no i oczywiście w intencji naszych rodzin, naszych przyjaciół. Pomódlmy się tak, jak nas uczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Mario Królowo Polski, módl się za nami. Święty Stanisławie, patronie Krakowa, módl się za nami. Błogosławiony Janie Pawle II, módl się za nami. Także pomódlmy się za wszystkich zmarłych, naszych przyjaciół, tych, którzy zginęli w czasie tragedii smoleńskiej, w intencji wszystkich tych, którzy oddali życie za ojczyznę w poprzednich pokoleniach i latach, a także tych, którzy odeszli w ostatnim czasie z naszych rodzin, z naszych wspólnot. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Światłość wielkość stanie na im świecie. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Światłość wielkość stanie na im świecie. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie. Światłość wielkość stanie na im świecie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. To pobłogosławimy opłatki, pobłogosławimy w ogóle stół. Nie tylko na Wielkanoc pobłogosławimy stół, ale również dziękując za ten poczęstunek, za możliwość. Panie Boże Wszechmogący, prosimy Cię, pobłogosław te opłatki, którymi będziemy się łamać zwyczajem naszych ojców. Spraw, aby wszystkie życzenia, które będą składane, niech się spełnią dzięki Twojej szczodrobliwości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. No i chociaż jest Adwent, zaśpiewamy kolędę. Śród nocnej ciszy głos się rozchodzi.
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi, czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Myśleć, ale wrócę do jeszcze jednej rzeczy, bo
mamy taką, nagle się przetoczyła, nie wiadomo dlaczego, taka dyskusja wśród tych mediów mętnego nurtu, jak mówią, czy wśród tych szczujnych dziennikarzy, którzy powiedzieli, że o Jarosławie Kaczyńskim, jak on śmiał powiedzieć, że nie był internowany i że może jemu, nie będąc internowanym, było trudniej wtedy na tej tak zwanej wolności niż internowany. Więc ja tu mogę powiedzieć z mojego doświadczenia, w tym czasie już byłem w więzieniu i też była taka sama dyskusja. Mianowicie ci moi koledzy w celi siedzieliśmy i mówią, no my tu siedzimy, a tam mają lepiej. A ja mówię, powiedziałem im wtedy, że lepiej to jest nam, ponieważ nas tu prawie na pewno nie zabiją, natomiast ci na wolności, którzy wezmą udział w tych manifestacjach, biorą udział, to raz, że mogą zginąć. A druga jeszcze rzecz mówiłem, bo wtedy byłem już po wyroku, mówiłem, my wyroki dostaliśmy i nam dopiero, i nam z tego wyroku jest coraz mniej dni mamy, czy lat do odsiedzenia. Natomiast ci, którzy działają wtedy, którzy działają na wolności przeciw komunie walczą, to dopiero zarabiają na swój wyrok. Więc trzeba mieć sporą odwagę, wiedząc, że grozi im wyrok i że prędzej czy później, no bo większość musiała się z tym liczyć, prędzej czy później zostanie aresztowana, skazana i będzie więziona. Także ja mniej więcej w więzieniu powiedziałem to samo, co Kaczyński obecnie, co prezes Jarosław Kaczyński. Także wtedy te odczucia w więzieniu sprzed dokładnie 30 lat, z 82 roku, było to samo, powiedziałem, to co Jarosław Kaczyński teraz, no ale ci dziennikarze, ci specjaliści od kłamstw oczywiście powiedzieli, jakie to potworne są kłamstwa. No więcej o tym nie będę mówił, nie będę zanudzał, ale to są takie dwie refleksje, że moja rozmowa, ta druga refleksja była dokładnie właśnie, powiedziałem tym, którzy ze mną siedzieli, to samo, co Jarosław Kaczyński na temat internowania. Pierwsze Wigilie, jak zostawiony w oddali brzeg, kolęda cichnie, jak milknie w drodze znajomy brzeg. Kolęda cichnie, jak milknie w drodze znajomy brzeg. Jak wiele długich dni minęło już, słuchamy wiatru i wspominamy tysiące dróg. Słuchamy wiatru i wspominamy tysiące dróg. Ta-dam, da-da, 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 tam, da-da, 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 da-da. Ludzie odchodzą, przychodzą nowi i tak już jest. Wspomnienia niosą skupione twarze, płomyki świec. Wspomnienia niosą skupione twarze, płomyki świec. Ta-dam, da-da, 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 da-da. A Jezus leży z maleńkiej szopki, spogląda w świat, a człowiek mierzy własną pamięcią pędzący czas, a człowiek mierzy własną pamięcią pędzący czas. Ta-dam, da-da, 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 da-da. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj z Państwem, że wszyscy razem stanowimy jedność. Nie tylko dzisiaj, przed tym szczególnym świętem, jakim jest Boże Narodzenie, przed tymi szczególnymi świętami, ale zawsze, praktycznie od początku powstania Klubu Gazety Polskiej, jesteśmy razem. Jesteście Państwo, Kluby Gazety Polskiej są siłą, która wzmacnia nie tylko Prawo i Sprawiedliwość,
ale tą siłą, która praktycznie generuje w sobie ruch sprzeciwu. Ruch sprzeciwu wobec tej władzy, czy nie wypada mówić bardzo ostro, ale władzy, której już sobie więcej nie życzymy i mam nadzieję, że niebawem będzie takie przeświadczenie udziałem większości Polaków. A Państwo w tym doskonale pomagacie. Bo kluby Gazety Polskiej i sami klubowicze to ci, którzy idą z dobrym słowem i z argumentami przede wszystkim do wątpiących, ale także do tych, którzy sprawy sobie często nie zdają, co jest przyczyną, co jest powodem i jak jest remedium na to, żeby Polskę zmienić i Polskę wręcz ratować. Stąd też przed Bożym Narodzeniem, przed świętami Bożego Narodzenia życzę wszystkim nam, bo nie tylko Państwu, nie tylko sobie, ale wszystkim nam, a Polsce w szczególności, żeby te święta dały nam siłę, żeby w czasie tych świąt, a zapewne się wyciszymy, żebyśmy znaleźli w sobie na tyle determinacji, na tyle siły, na tyle mocy, aby w roku przyszłym próbować zwyciężyć. Bo wcześniej czy później to zwycięstwo przyjdzie. Ja w to absolutnie wierzę. Ja wiem, że Państwo też w to wierzycie. Wierzymy w to wszyscy razem. Więc wspólnie razem do zwycięstwa, a zanim to nastąpi, to dobrych, spokojnych świąt i przejdźmy do nowego roku z tym właśnie przeświadczeniem. Dziękuję bardzo. Przygotowuję nową książkę pod tytułem Książka ma tytuł roboczy Alfabet Isakowicza. Polega na tym, że wymieniam alfabetycznie różne osoby. Chyba zacznę tu od kolegi Adamczyka. Mój kolega Abrahamowicz jest jeszcze bliżej tego początku alfabetu. Wymieniam osoby, które znałem na przestrzeni lat. To się najczęściej pisze już tuż przed śmiercią, ale moje bogate życie spowodowało, że mogę napisać. Wspominam wiele rzeczy. Powiem jeszcze, kogo na literę B będę wspominał. Znaczy kolegę Krzysztofa Styla. Przy okazji litery M, czyli Adam Michnik. Dlatego, żeśmy razem protestowali przeciwko doktoratowi Adama Michnika. Staliśmy zresztą z innym człowiekiem na literę B, czyli Bocianem Ryszardem, który też. Oczywiście nas nie wpuścili, bo wyglądaliśmy z góry podejrzanie, że jesteśmy opozycjoniści, bo z brodą, swetrze i tak dalej. A kolega tu Krzysztof przebrał się za profesora. Założył marynarkę i krawat. Jako jedyny z naszej grupy został wpuszczony na uniwersytet pedagogiczny i w historycznym momencie, w historyczny sposób powiedział, że protestuje przeciwko doktoratowi Adama Michnika. I myślę, drogi Krzysztofie, żeś uratował honor wtedy miasta Krakowa i uczelni. Powiem jeszcze jedną anegdotkę, która będzie pod literą W jak Lech Wałęsa. Też powinna być pod literą B, ale tego już... Powiem właśnie, bo tak, ja mam taki stosunek do Lecha Wałęsy, że sam już nie wiem co myśleć. Znaczy teraz już myślę źle, odkąd on tak brutalnie atakuje Krzysztofa Wyszkowskiego, więc to już niestety przekreśla. Na tym uroczystości opłatkowej w Klubie Gazety Polskiej w Krakowie po raz siódmy. Tak się składa, że jest wiele osób, które od początku uczestniczyły w tych uroczystościach. Jest ksiądz Tadeusz, jest pan poseł Andrzej Adamczyk. Jest wielu z Państwa, którzy ciągle są z nami i mam nadzieję, że będą jeszcze przez długie lata. Ale chcę również przypomnieć, że tylko raz, w 2006 roku, składają sobie życzenia, mieliśmy wielki uśmiech na twarzy i wielką nadzieję, że tak już zostanie, że to, co się zmieniło w 2005 roku, co trwało w 2006 roku, że tak już będzie. Stało się inaczej. W 2007 roku przeżyliśmy szok, który trwa do dzisiaj. Nie możemy się z tego szoku otrząsnąć, a część społeczeństwa niestety przyzwyczaiła się do tego. Ja mam nadzieję, proszę Państwa, że ten następny rok będzie takim rokiem, że znowu z uśmiechem będziemy sobie składali życzenia i przypomnimy sobie ten 2006 rok. A korzystając z okazji, chciałem w imieniu redaktora naczelnego Gazety Polskiej Tomasza Sakiewicza i całej redakcji złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia
mając nadzieję, że ten następny rok spędzimy w innych nastrojach, a zacznie się to już szybko, bo już na wiosnę. Dlatego z wielką nadzieją życzę Państwu wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Bardzo dziękuję prezesowi 326 klubów Gazety Polskiej. I proszę Państwa, jeszcze jedna prośba z tej strony stołu, moja, o zabranie głosu. Ponieważ my jesteśmy klubem imienia Janusza Kurtyki i bardzo często i co miesiąc łączy nas miesięcznica smoleńska, którą zawsze przeżywamy, rozpoczynamy ją przy sarkofagu, przy grobie świętej Pamięci Pary Prezydenckiej, potem idziemy pod krzyż. I jest z nami pan poseł Andrzej Duda, który był ministrem świętej pamięci pana prezydenta Kaczyńskiego. Bardzo proszę, pamiętajmy dzisiaj o nim. Wszystkim bardzo dziękuję za to zaproszenie tutaj na to spotkanie. Mirosław, mówiąc te słowa i przypominając mi o tym, kogo straciliśmy i jakie były tamte wydarzenia, przypomniał mi też naszą ostatnią wigilię w Pałacu Prezydenckim, kiedy spotkaliśmy się tuż przed Bożym Narodzeniem w roli kierownictwa z panem prezydentem, z panią prezydentową, żeby chwilę pobyć razem wieczorem i porozmawiać. Złożyć sobie życzenia. Ale nasze zadanie dzisiaj podstawowe jest takie, Pułat Okudżawa śpiewał w swojej jednej z najbardziej znanych pieśni: a na mnie łzy nie załamanie rąk, a my z nadzieją w nadchodzące dni. I myślę, że taka właśnie powinna być nasza postawa. Myślę, że tego właśnie oni by od nas oczekiwali, gdyby mogli do nas teraz przemówić. Nie chcieliby, żebyśmy tylko płakali i wspominali ich jako tych, którzy od nas odeszli, ale chcieliby, żebyśmy realizowali to, co im zostało przerwane. Myślę tutaj przede wszystkim o panu prezydencie. Myślę tutaj o Władku Stasiaku, który w pewnym sensie był jego uczniem. Myślę o wielu innych osobach, które były tam, które miały swoją wizję też polityczną, które były niezłomne, jak choćby o panu profesorze Januszu Kurtyce, i którym tą szansę dalszego prowadzenia polskich spraw 10 kwietnia zabrano nad Smoleńskiem. I naszym zadaniem jest to kontynuować. Ja się trochę uśmiechnąłem, kiedy przemawiał tutaj przede mną pan prezes Ryszard, bo też mi się tak nawiązało trochę biblijnie i pomyślałem sobie, że tam przecież jest napisane 7 lat tłustych i 7 lat chudych. Mieliśmy 2 tłuste, dlaczego mamy mieć aż 7 chudych? W końcu już 5 jakoś przetrwaliśmy, więc może możemy liczyć na to, że Pan Bóg się nad nami trochę zlituje i pozwoli nam nie dociągnąć tych całych 7. Tylko żeby to się wszystko na lata tłuste szybciej zmieniło. Proszę Państwa, my po prostu musimy kontynuować to, co robiliśmy. My, mówię dlatego, że Państwo doskonale wiecie, że bez Państwa my nie dalibyśmy rady pracować i bez Państwa pomocy, bez Państwa wsparcia osiągnięcie tego rezultatu, na który wszyscy czekamy, po prostu jest niemożliwe. Bo nikt sam w pojedynkę wyborów nie wygrał. To wsparcie jest niezbędne. Państwo nam go udzielacie cały czas. My musimy też tego wsparcia szukać jeszcze dodatkowo, żeby wzmacniać nasze środowisko, przekonywać, skłaniać do tego, żeby ludzie opowiedzieli się za obozem patriotycznym, bo tak go trzeba nazwać. Dzisiaj Polskę dzielę na 2 obozy. Kiedy patrzę w telewizor, jeden obóz to jest obóz propaństwowy, a drugi obóz to jest obóz antypaństwowy. Więc my musimy dzisiaj szukać wsparcia dla obozu propaństwowego ze wszystkich sił i Państwo to codziennie robicie, dlatego
chciałem Państwu z tego miejsca przy tej Wigilii ogromnie i bardzo serdecznie podziękować. I chciałem Państwu życzyć na przyszły rok. Po pierwsze, żeby lata chude się skończyły, żeby ten rok, który właśnie się kończy, był ostatnim rokiem lat chudych, to raz. Dwa, chciałbym Państwu życzyć, żebyście byli Państwo z nas zadowoleni. To znaczy, żebyście Państwo mogli, patrząc na nas i patrząc w lustro, ze spokojem powiedzieć: tak, to moje poświęcenie, ten mój czas, ta moja energia, którą ja włożyłem w moją pracę dla Polski, a w której oni w pewnym sensie pośredniczą, ona przyniosła owoce, a oni zdali egzamin. Tego Państwu i sobie także życzę na ten rok. Chciałbym, żebyście Państwo mieli takie uczucie, bo jeżeli tak będzie, to my będziemy mogli mieć satysfakcję także z naszej pracy. O naszej wdzięczności dla Państwa już nie wspomnę. Bardzo dziękuję. Z nadziei wiary, jak młode pędy wyrastamy, z dziadów, praojców świętej krwi, gdzieś na obczyźnie przelewanej, z dziadów, praojców świętej krwi, gdzieś na obczyźnie przelewanej. Ktoś powie, cóż tak musi być, nie można patrzeć wciąż za siebie, lecz nie da się przyszłości dni bez rozliczenia prawdy stworzyć, lecz nie da się przyszłości dni bez rozliczenia prawdy stworzyć. Historia dzieje się i tak, choć można życiem płynąć obok, ośmieszyć zapomniane dziś słowa ojczyzna, Bóg i honor, ośmieszyć zapomniane dziś słowa ojczyzna, Bóg i honor. W drodze na Smoleńsk stoi mgła i 70 lat milczenia, i znów historii déjà vu, by mord w Katyniu znała ziemia, i znów historii déjà vu, by mord w Katyniu znała ziemia. Poległym złóżmy wielki hołd, i tym sprzed lat, i tym współczesnym, czy trzeba aż daniny krwi, by już nie można prawdzie przeczyć, czy trzeba aż daniny krwi, by już nie można prawdzie przeczyć. Wiecie, że niedawno wspólnie uczestniczyliśmy w marszu Obudź się Polsko. Ale ta Polska się jeszcze nie obudziła. Ona się budzi z wielkimi oporami. Powiem Państwu, że ze smutkiem przyjmuję osoby, które przychodzą i pytają, co jeszcze się musi w Polsce stać, żeby ludzie się opamiętali, żeby zrozumieli, że to wszystko idzie w złym kierunku. Te wszystkie te wartości, wszystkie nasze ideały solidarności, te wspaniałe wartości, które wyznawał świętej pamięci Lech Kaczyński, wielki przyjaciel Solidarności. Solidarność na ostatnim zjeździe podśmiertnie odznaczyła za zasługi dla Solidarności Lecha Kaczyńskiego. Wczoraj jego córka odbierała to odznaczenie. Więc co jeszcze musi się stać, żebyśmy powiedzieli nie? Nie temu wszystkiemu, co dzieje się w umysłach, w duszach, w mediach. Bo jak popatrzycie Państwo na ten wielki zryw, na tą wielką rewolucję, z tych wielu tu nas siedzących na sali czerpało, to należałoby pomyśleć o tym, że z 21 postulatów gdańskich wiele jest aktualnych także dziś.
Dziś znowu musimy się bić o wolne media. Dziś mamy problemy z wolnością, a nawet z tymi zdobyczami, którymi chwaliła się zawsze Solidarność, prawem do zgromadzeń. Dzisiaj także ogranicza się nam prawo do zgromadzeń, do wolności wypowiedzi. A nawet wprowadza się taką modę poprawnych wypowiedzi. Wszystko, co jest związane z naszą tradycją, z naszą ojczyzną, z naszą przeszłością, uznawane jest za niepoprawne. Uznawane jest za niepoprawne, bo nie odpowiada temu wizerunkowi, że mamy być jednym z elementów Europy, a nie elementem tym, który jest tożsamy, który ma piękną tradycję, który ma chrześcijańskie wartości, który miał wspaniałego Jana Pawła II. Dlatego, jak mówimy o życzeniach świątecznych, chciałbym sobie i Państwu życzyć, równocześnie obiecując, że Solidarność nie zaprzestanie walki o skrócenie wieku emerytalnego, o najniższe wynagrodzenia, że nie zaprzestanie upominania się o najuboższych, nie zaprzestanie także walki z cały czas rosnącym bezrobociem. Chciałbym Państwu i sobie życzyć, żebyśmy wspólnie stanowili coraz większą siłę, zachęcali następnych do przyłączenia się do nas i odmienili tą Polskę obie jak najszybciej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Przez śnieg grudniowy, przez deszcz lodowy, przez świat śmiertelnie biały. Ale to i muszę Wam podziękować za to,
bo jak wróciłem po tych 21 lat, to pierwsze to trafiłem do Gazety Polskiej. A dlaczego? Bo chyba słyszałem. Trafiłem i przyjęliście mnie jak swego, chociaż nie tam sprawę nie płacę, ani formalnie nie jestem, to jestem, powiem, z potrzeby serca. I bardzo wam dziękuję, że nie tracąc starych przyjaciół, uzyskałem, myślę, no, dziękuję wam za to, żeście mnie wsparli w momencie, który był potrzebny. Tak, z Kuliszą tak ja piszę, nie chcemy Ilicza, nie chcemy Adamowicza. A wyście chcieli Smakowicza i Gomacza. Nikę was porzucę. Tutaj mam naprawdę wielu starych przyjaciół i nowych. Ale chciałbym dwie rzeczy poważne, ponieważ podczas życzeń piękne panie zapytały mnie, jak ja to robię, że to co robię. To ja powiem wam tak. Jeżeli mam przed sobą nazwisko Janusza Kurtyki, też mojego przyjaciela, który chciał mnie koniecznie zmusić, żebym napisał podobny alfabet, jak Tadeusz pisze, ja powiedziałem, że nie mam kasy na procesy, bo ja tam pisałem prawdę. Ale Janusz mi przypomniał, w zasadzie chyba Cicerona to jest, Tadeusz, ty się lepiej wyśląsą niż ja. Otóż tam Janusz bardzo często to mówił, a u nas na Komisji Krajowej to powtórzył. Skoro urodziliśmy się jako ludzie wolni, więc żyjmy jak ludzie wolni. I to jest zasada z ostatnich lat po 10 kwietnia 2010. To jest moja zasada, którą sobie nowo wprowadziłem i to mówię młodym ludziom. Bo walkę wygramy, pan poseł się ze mną zgodzi, tylko wtedy jak wygramy walkę w szkołach. Bo media mogą nam w tym pomóc. Ale pierwszy front walki jest szkoła, a w szkołach jest tragedia. Ja mam 3 wnuczki, wiem o czym mówię. A pierwsza moja zasada, bo odpowiadam tym miłym panom, które mi składały życzenia. Pierwsza moja zasada była, przypomnę rozkaz generała Okulickiego, nie cały, bo nie będę zabierał czasu, ale tam jest takie jedno ważne zdanie, ono się stało mottem mojego życia. Chcemy żyć w Polsce całkowicie suwerenny. I stąd to, co pan poseł mówił o partii narodowej, partii państwowej, o najjaśniejszej Rzeczypospolitej, to jest to. Chcemy żyć całkowicie w suwerennym kraju, ale druga część, o której Wojtek tu mówił, to jest ta, że chcemy żyć również całkowicie sprawiedliwie urządzonym państwie społecznie. To jest ten moment, w którym się posłowie męczą, chociaż ja powiem, dlaczego się męczą. Męczą się, ponieważ decyzje zapadają poza parlamentem. I to jest temat. To jest dlatego PiS słusznie znajduje się na ulicy w tej chwili. Żadna partia się tam nie znajduje na ulicy, PiS się tam znajduje. Bo w tym Sejmie, ja nie chcę używać tu brzydkich słów, ale tam Tadeusz maszerowałeś o swoje dzieci niepełnosprawne ze mną, kiedy sprzymierzeńcem był nam deszcz i wiatr, bo nikt do nas nie chciał wyjść. Mogliśmy tam parę godzin. Po prostu, żeby nie przedłużać, powiem tak, chciałbym, żeby się spełniły pańskie życzenia na lata chude, ale mam tą samą świadomość, co Wojtek. To będzie najtrudniejszy rok dla Polaków, którzy będą chcieli być ludźmi wolnymi. I dlatego, ponieważ pan zaczął Okudżawą, ja pozwolę sobie skończyć też Okudżawą, bo idą czasy trudne, więc nie zamykajcie drzwi. To jest też fragment Okudżawy. Nie zamykajcie drzwi jeden przed drugim i teraz trzeba będzie podawać rękę jeden drugiemu i z solidarności historycznej przejść do solidarności praktykowanej na co dzień, czego wam życzę. Dziękuję serdecznie. Cieszymy.